Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj bardzo mroczny odcinek, ponieważ te pioruny tu strają bez przerwy, odkąd weszliśmy na serwer. Jestem tutaj z Davikiem. Hejka, hejka, hejka. Zapraszam do Davika bardzo serdecznie na kanał, ponieważ tam odcinki teraz o Herobrine, bo on tutaj nawiedza nam serwer. I ogólnie te pioruny to teraz bez przerwy walą tam w ten... No zobacz, patrz! Co? Ktoś tu wszedł do palionowa, zobacz! O, nowa creeper! Jesteś w palionowie! Czekaj! O nie, nie trafiłem sobie w niego. Dobra, zabiłem go. Co się dzieje? Jaka jest burza? Zabiłem go. Jest straszna burza, ciągle walą te pioruny. Chomo, może do tego portalu, nie wiem, on się jakoś uaktywnił teraz strasznie. Boże. Ciągle! Piorun za piorunem. Cały czas piorun za piorunem. Co tutaj się dzieje? Jeden za drugim. Nie ma ciszy. Nie wiem, story, o co chodzi. Masakra. Co to jest za glowstone? Patrz. Co? To jest pułapka znaczy pokój na Herobrine'a zrobiliśmy taki mały na poprzednim odcinku, bo nie mieliśmy po prostu ten. Ciągle wali ten piorun, ciągle bez przerwy. To może on jest w tym pokoju i dlatego tak wali? No, nie, nie ma nie, go. Nie ma, nie szczęście, ma. Boże. Ja się boję zbliżyć do tego portalu. Co jest? On cały czas, bo jak bez wali. Przerwy. Ciągle. Jezus, co się dzieje? Ja nie mogę, ale... Nie ma chwili przerwy nawet. Ja podchodzę, boję się, ale podchodzę. Nie, nie idź tak blisko, ale nie idź tak blisko. Chodź ze mną, chodź ze mną. Nie, nie idę tak blisko, ja tak blisko nie story, idę. Story, co? Boisz się? No ja też się trochę boję, ja ale... Się bardzo boję, ciągle ale ja się bardzo... wali. O, ja boję się tak blisko iść, ja boję się tak blisko iść tam. Stary, masakra. Ja nie mogę. Jak to wygląda? Masakra, stary. Ja! Wciągnęło mnie. Ja nie mogę. Wyssało mnie do tego świata. Jezu, jakie tu są pustki. Totalnie tu nic nie ma. O! Tu się chyba Neon osiedlał. Ja ciekawy, gdzie on tu jest. Czy jest tu gdzieś. Świnki se zrobił. A, kim jesteś? Neon, cicho! To ja! Ale mnie wystraszyłeś, stary! Wciągnął mnie ten portal! Strasznie! Jestem już sam! No, ale teraz ja mam problem! Bo ja tu nie miałem przychodzić, nie chciałem tu przychodzić, się tak bałem! Stary portal, ciągle pioruny w niego waliły, bez przerwy! No bo zacząłem z Davikiem nagrywać filmik! I piorun walił jeden za drugim! I podeszliśmy do tego portalu i mnie wciągnął! Totalnie, stanąłem przy nim i mnie wciągnął do portalu. Taka moc była teraz tych piorunów, że mnie wciągnął. Ale to niedobrze, jesteśmy teraz oboje uwięzieni. Ja nie mogę i Dave teraz tam jest po drugiej stronie, został sam tam. Dave, słyszysz nas? Dave, halo! Dave, halo! Halo! Bo nie słyszy nawet. Nie słyszy, kurczę. Ja nie wiem, to teraz... A to jest masakra, stary, musimy pilnować przede wszystkim, żeby go nie wciągnęło jeszcze tutaj, bo wtedy będziemy, nie wiem... Ale my teraz nie możemy się nawet z nim komunikować, stary. Jak są tutaj dwie osoby... To nie przestała działać komunikacja między światami. Ja nie mogę, masakra. W ogóle nawet nie możemy sprawdzić teraz, czy jak wrzucimy tu jakiś item, to przeleci na drugą teraz stronę. Teraz ci pokażę, co jeszcze mnie zaczęło tu nawiedzać, bo tu no powiedz, pokaż. Od zera. A tutaj patrz, od jakiegoś czasu się sługa Herobrine'a gdzieś pojawia. Teraz co ty gadasz? I ci nawiedza krowy teraz. No w tym momencie zamknąłem go razem z krowami. A może to jest dyrygent? Bo ma pałkę, widzisz? No nie no, ale powiem ci, patrz, tu jest jeden. No widzę właśnie, widzę. Już. On był ze mną od początku, tu jest drugi i oni raz na jakiś czas jedno słowo powiedzą. Ale widzisz, ten był na początku, i on był taki, no w miarę przyjaźnie wyglądał, a ten wygląda już groźniej, stary. Już ma miecz. Jest tak. Strach pomyśleć, co się pojawi następne tutaj. Masakra. Ale faktycznie, w świecie. Ale faktycznie ja tu masz straszne pustki. No totalnie, tu jest zero. I patrz. Pokażę ci, stary, mniej więcej jak przetrwać. O nie. Ale jest ciężko. Ale stary, jeżeli przestała działać komunikacja między światami, jeżeli przestała działać możliwość dawania sobie rzeczy, to my jesteśmy z tym, co już tu mamy. Już nic więcej tutaj nie damy. Bo normalnie mogliśmy z tobą rozmawiać przez ten portal. Wiesz, a teraz nawet Dave'a nie możemy gadać. On na pewno tam jest przy tym portalu po drugiej jesteśmy stronie teraz. Jesteśmy uzależnieni teraz od tego, ile nam zostało mączki kostnej, zboża i ile krów. Więc trzeba rozmnożę te krowy, ile wlezie jeszcze. Niech ich tu będzie dużo. Ale coś ale nawet, tak nie, nawet nie urośniemy tego zboża. No nie, ja je urosłem wiele razy, pokażę ci, tak? Jak to się robi. Ty to zrobiłeś? Tak, tylko mamy ostatnie 17 mączek kostnych, przecież to jest masakra. Ja nie mogę, dobra. To jest za mało, zdecydowanie. Dobra, tu jest kopaczka, pokażę ci, jak ja to robiłem do tej pory. No, pokaż. Robiłem to tak. Pyk. Czekaj. Bo raz na jakiś czas to się buguje. Także mogę tylko na niektórych stawiać. No i co jest? No chyba jak ja dołączyłem do tego świata, to przestało to działać. No nie, czekaj, u mnie na odcinku to jest nawet. To działa, to musi działać. Po prostu to musi działać. Ej, halo! Może działaj! Na tych, może tu spróbuj. Ale ja to robiłem tam wcześniej.
O, dobra. O, widzisz, widzisz? I patrz. A, okej, okay, czyli da się. Ej, to w sumie jesteśmy w stanie tutaj przeżyć, ale ile ale mamy tych kostek? Nie jesteśmy, bo mamy 10 mączki kostnej, stary. O nie, to jest za mało. To, resztka, to w takim razie będziemy musieli wyruszyć tu na wyprawę jakąś, stary. No przecież tutaj nic nie ma, to jest bezkres. No ale może coś tam dalej będzie. Nie, no. Jak dla ej, tu są grzyby! Chodź, chodź, zobaczysz to. No, może będziemy w stanie zrobić zupę grzybową. Tu, widzisz? No, ale tu jest tylko jeden rodzaj grzybów, już to przeszukiwałem. Tak? Kurczę, ale to zbierzmy je w sumie. Lepiej je mieć, a później nagle znikną i co wtedy zrobimy? A tak to no, już... są jeszcze w tamtą stronę są grzyby, w tamtą, w każdą stronę... No dobra, ale to przynajmniej już tyle będziemy mieli, to już... Ale masakra, jak ten świat wygląda. Strasznie. No właśnie, można się tu zgubić, bo bardzo, bardzo mała widoczność jest. I tu jest ten parkour, trawka. Widzę, jedyne no. Co, to rośnie trawka ciągle do przodu. Więc tak naprawdę... Okej, okay, to jest ważne, to jest ważne. Wiesz, kiedybyśmy byli jeszcze w stanie przeżyć, co by nas uratowało? Co? Gdyby nam wpadł tutaj do tego świata na przykład szkielet. No ale teraz to już zrobić. Nie wiemy, czy działa ta... Nie wiemy teraz, czy działa aha, czy komunikacja. Ktoś nie zniszczył portalu przypadkiem. O nie! Ty, książka jest po drugiej stronie. Książka jest po drugiej stronie. Czekaj, nie przechodź przez portal. A, przepraszam, wywołam je. One są jakieś przeklęte może. Książka z piórem. Chłopaki, tu Dave! Nie słyszę was! Co? Okej! Okay, napisał dobra, książkę! Jest czyli komunikacja dalej działa, ale trzeba pisać książki. Halo, no, dobra, chłopaki, dobra, napisał dobra. Drugą książkę. Ej, dobra, odpisuję mu. Dobra, odpisuj. Szybko. Halo, Dave. To... Byle sobie stamtąd nie poszedł, też... wtedy będzie masakra. Cię... Nie słyszymy. Ale da się... Przerzucać... Itemy. Daj nam kości. Dobra. Napisałem, żeby dał nam kości. Wrzucam mu to tam. Ej, dobrą no. Książkę mu wrzuciłem? Dobrą. Mam nadzieję, a tu taka książka z jakimiś groźbami, czaisz? Musisz nam pomóc. Tutaj jest strasznie. Dobra, wrzuciłem drugą książkę też. Teraz już widzisz, co przeżywałem. Ej, dobra, mamy sposób komunikacji, możemy się teraz tak komunikować, czyli przesłanie itemów dalej działa. Ale nie wiemy też na jak długo i nie wiemy, czy jeżeli ktoś tutaj przejdzie, to czy całkowicie wszystko przestanie działać. Ponieważ na początku słyszeliśmy i mogliśmy przerzucać itemy. Teraz jak ja dołączyłem, możemy już tylko przerzucać itemy, a jak dołączy na przykład Dave, bo postanowi tutaj wejść, to co wtedy? Nawet itemów nie będziemy mogli przerzucić. Ale wtedy to już będzie totalny klops, on nie może tutaj przejść. No ale... To nie możemy do tego dopuścić. I wtedy zostanie tylko burmistrz, Palion zostanie tam sam, a on wyjechał w delegację. I, nie, i co? Nie możemy dopuścić absolutnie. Nie, no tu się tyle rzeczy dzieje. Słuchaj, pod jego nieobecność. Dave to jest nasza ostatnia deska ratunku, musimy przede wszystkim pilnować. O, książki odrzucił, odrzucił książki. O, i kości. Dobra, dobra, dobra. Odczytał książkę. Daję wam kości, coś jeszcze chcecie? Coś jeszcze chcemy? Co by mógł nam jeszcze dać? No niech rzuca nam najwięcej żarcia, ile się da, żebyśmy tu na pewno mieli tego w pełno. Potrzebujemy... Czekaj. Nieskończonej ilości jedzenia tak naprawdę. Bo to jest tak naprawdę... Potrzebujemy od tego zależy, czy żyjemy. Więc najlepiej daj nam krowy. Będziemy mieli więcej krów, nie, to będzie więcej żarcia. Krowy mamy bez przerwy, stary. No tak, ja ale... Tutaj. No ale to będzie... To wiem co. To mamy krowy, potrzebujemy... Dobra, napiszę potrzebujemy dwukropek i teraz wymienię. Węgiel, to się nam przyda do przepalania. Ale co ty chcesz przepalać? Tutaj no no mięso od krów. A, to się w sumie przyda. 64... To zrobię już piecyki w takim razie. Mamy 60... mega mało kobla, niech nam jeszcze no właśnie, napisałem 64 kobla. Co jeszcze nam może dać? Napiszę 64 pochodnie. Zawsze coś, żebyśmy mieli jaśniej. Co nam jeszcze może dać, stary? Ja nie wiem, co jeszcze mógłby nam dać. Tak, może więcej ziemi, żeby... Ale nie, pola uprawne nie potrzebujemy aż tak, ale możemy powiększyć jakby więcej zwierząt, żeby mieć, w sensie krów, nie? To poproszę o 64 zboża do rozmnażania. I więcej dirta. Dobra, to nasze zamówienie pierwsze. Odrzucam mu to. Mamy już wiesz kości, co? Stary. Mam odkładam pomysł. Je do skrzynki. Wiem, czego by nam było trzeba, ale to jest ryzykowny plan. No dawaj. Pełno kobla.
pełno multum kobla i wybudowałbym największą wieżę, jaką można tu zbudować, zobaczyć po prostu jakby... Co tam jest dalej? No właśnie. No to możemy, jak odeślę książkę, to można... w stylu mobgrindera, można zobaczyć, czy tutaj działa coś w stylu, wiesz, mobgrindera takiego. No, możemy zobaczyć, dobra, no to zbudujemy tutaj. Tylko musimy jakby poczekać, aż książkę odrzuci. Czekam tu przy tym portalu. Mam nadzieję, że zaraz coś odrzuci, no bo... Dobra, czekam tu, ale... Dobra, i stary, co my tu możemy robić? Może byśmy zbudowali mur wokół tej wioski też tutaj, żebyśmy byli bezpieczniejsi, jakby coś nas zaatakowało. Oj, odrzucił, odrzuca. Mamy, odrzuca nam itemy. Ja tu też mam, ale mam 64 pochodnie też swoje. A nie, to on rzucił. Dobra, to mamy już prawie 2 staki pochodni. To mamy fajnie, żeby... O, dał książkę też. Czytam. Co wam mogę dać? Chcę pomóc. Dobra. Co to mówiłeś, żebyśmy co? Pełno kobla, niech rzuca nam tyle kobla. Potrzebujemy bardzo dużo, żeby zbudować mur. I... Mobgrinder? Jak się pisze mobgrinder? Przez jedno o? Mobgrinder. My o oby? Nie, mob. Przez jedno mob? O, mobgrinder. Grinder. No, nie pamiętam, nie wiem. Mobgrinder, dobra. Wyrzucam mu to. Będziemy zaraz mieli dużo kobla. I byśmy w sumie... A masz tutaj trochę drewna, to porobię... A, dobra, nic się nie stało, dobra. Dobra, ja cię... Dobra, i zrobię jeszcze 2 skrzynki, żebyśmy mieli tutaj na... No po prostu na... Co ty strzelasz? On tu jest! Co ty robisz? Neon? Kto tu jest? Ja go widzę przede mną. Uspokój się! Nawiedzony jesteś jakiś! No nie! Ty się zabijesz sam przecież! O, co czułeś się palę? Stary, no zacząłeś strzelać sam do siebie. Nie wiem, stary, jakoś mi się zakręciło w głowie na chwilę, nie wiem, o co chodzi w ogóle. To miejsce jest dziwne, ja chcę się stąd już wydostać, ja już tutaj nie chcę dłużej być. Czekamy teraz, no ja też chcę stąd wyjść. Czekamy teraz na kobla od Dave'a i na książkę. O, jest książka, stary, jest książka i jest mnóstwo kobla, stary, bierz go. Czytam książkę. Więcej nie mam, dobra. Jutro ruszam wam na ratunek. Ej, on tu chyba chce przyjść do nas. Dobra, do nich przyjdzie, może w trójkę damy radę. Uzbrój się. Zabierz wszystko, co potrzebne. My czekamy. Odrzucam mu to. Wrzucam tu całego kobla do tej skrzynki. Wrzuć tu do tego, ile zobaczymy, ile tego mamy. Ile mamy na budowę. Tak naprawdę, jak nam się skończy to, co tutaj nam dał. Jeszcze jutro może nam coś daje między odcinkami. Jeżeli skończy się to, co on nam da, no to koniec. Mamy tyle czasu, ile to nam tutaj przetrwa. O, odrzucił książkę. Dobra, przygotuję się przez całą noc i lecę do was. Dobra. Trzymaj się. Odrzuciłem. Dobra. Okej, no to w sumie to tyle by było w tym odcinku. Jestem w tym świecie. To jest straszne, no, straszliwe. No, tu razem, że teoretycznie trochę no ranie. No i w sumie Dave już powiedział, że przyjdzie do nas, przyleci do nas na ratunek, stary. Więc możemy się go spodziewać. Zrób se cięcie. No. Bo mi zawsze ktoś wejdzie do pokoju, jak nagrywam. Dobra, już, start. Dobra, stary, musimy tutaj jakoś przetrwać. Dave powiedział, że jutro tutaj do nas przyjdzie, więc on się teraz uzbroi i przyjdzie do nas z tym, co ma. Jeżeli skończą nam się zapasy i nie znajdziemy sposobu na powrót, no to chyba nie wrócimy z powrotem. Więc czekajcie na następne odcinki, wbijajcie na kanały do chłopaków, są oczywiście w opisie. Trzymajcie się, do następnego odcinka jutro o 19:19. Cześć!